Hej, dzień dobry, witam wszystkich, tutaj Kaminari. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak robię taki oto nóż kuchenny. Mniejsze poręczne ostrze, w sam raz do użytku domowego. Miłego oglądania. Zaczniemy oczywiście od stali. Tutaj mam kawałek wycięty z większego arkusza. Jest to stal D2, czyli stal, nazwijmy to, semi-nierdzewna. Czyli pół nierdzewka, pół węglówka, przynajmniej tak się zachowuje, ponieważ ta stal rdzewieje, ale bardzo, bardzo powoli. Dzieje się tak ze względu na skład, ma około 12-13% chromu, co zapewnia dosyć dobrą odporność na rdze, a przy czym dzięki tej zawartości chromu tworzą się węgliki, które nam dodają dodatkowej agresji cięcia. Także mamy całkiem spoko wytrzymałość na korozję i również spoko parametry cięcia. Dlatego dzisiaj jej użyjemy. Tak wygląda kształt noża, który wybrałem. Nie będzie to duże ostrze, bardziej taki pomocnik kuchenny, taki najbardziej uniwersalny nóż do użytku domowego, według mnie. Długość 18 cm, wysokość 5. No grubość to już jest podyktowana szerokością, grubością stali, czyli 3-2 mm w najgrubszym miejscu. Oczywiście ostrze będzie się zwężało w stronę czubka. Także dosyć szerokie ostrze, a jednocześnie fajny, precyzyjny czubek do prac takich jak na przykład siekanie czosnku i tak dalej. Myślę, że w domowej kuchni będzie w sam raz. Wstępnie oszlifowany blank umieszczę w folii hartowniczej. Folia hartownicza to jest taka nierdzewna folia. Akurat ta wytrzymuje do 1100 stopni, czyli do D2 będzie idealna. Aha, czemu stosuję taką folię? Najważniejsza rzecz. Nierdzewki wymagają atmosfery ochronnej, albo takiej wkraplanej, albo jakiejś gazowej, albo właśnie zastosowania folii hartowniczej, dzięki czemu żadne powietrze, tlen się nie dostanie do noża i nie spowoduje odwęglenia, co jest bardzo ważne. Stale nierdzewne hartujemy w folii. Blank już zahartowany i twardy. Teraz podniosę szlify i zacznę zwężać w stronę czubka. Także szlifowania ciąg dalszy. Kot mi tu burczy na dole. I teraz część z Was się pewnie zastanawia, czemu on nie używa do szlifowania jiga. Jest spora gównoburza na różnych facebookowych forach teraz. Po części uważam, że obie strony mają rację. Fajnie szlifować z jiga, dużo łatwiej i tak dalej, ale mimo wszystko warto próbować szlifowania z ręki raz na jakiś czas. Mimo że używam jiga, zawsze sobie przypomnę, przeszlifuję parę blanków miesięcznie z ręki i powiem Wam, warto, bo jeżeli kiedykolwiek zabraknie Wam jiga, to nagle nie umiecie robić noży i co wtedy? Nie można się ograniczać, trzeba
trzeba ćwiczyć swoje skille. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, aby nie przegapić kolejnego odcinka i do zobaczenia.